I Wielkanoc. Wielkanoc rodzina Basi spędziła w górach. W sobotę przygotowali największą świeconkę świata. Basia włożyła do koszuka pluszowego baranka i otoczyła go swojami kiełbasy, pajdami chleba, kawałkami ciasta i niezliczoną ilością kolorowych jajek. Kosz był tak ciężki, że do kościoła musiał go nieść tata. W niedzielę zjedli gigantyczne śniadanie. Nie wiem jak wy, powiedział tata, ale ja nie wcisnę już w siebie nawet okruszka. Basia zjadła jeszcze dwa jajka z domowym majonezem i trzy kawałki mazurka. Jedzenie może być bardzo męczące, pomyślała. Następnego dnia Basia obudziła rodziców prysznicem z butelki powodzi mineralnej. – A! – zaryczał tata i zerwał się na równe nogi. Mama nakryła głowę kołdrą i udała, że jej tam nie ma. Franek najpierw skrzywił się bardzo, ale potem poklepał mokrą poduszkę i zagulgotał z radości, że może bawić się wodą w łóżku. Przy śniadaniu Janek wlał Basi wodę za kołnierz, a Basia Jankowi do kaptura. – Dość tego! – Zdecydował tata. Zarządzam koniec polewania. Dlaczego? Zdziwiła się Basia. A Janek burknął coś o tym, że dorośli nie znają się na żartach. Nie marudź, uciął tata. Tylko przebierzcie się w suche rzeczy. Idziemy na wycieczkę w góry. Trze trzeba zrzucić to wczorajsze obżarstwo. Ledwo wyszli z domu, ktoś chlusnął na nich wodą z wiatra. Zmienili ubrania i zdecydowali, że do doliny, którą mieli wędrować, podjadą samochodem. Tak na wszelki wypadek. Jak tu pięknie! Westchnęła mama na widok zboczy porośniętych świerkami zeszłoroczną trawą. Tata założył na plecy nosidło z frankiem i ruszyli. Basia z Jankiem biegli przodem. Szukali płaskich kamyków, idealnych do puszczania kaczek na wodzie. W pewnej chwili drogę zagrodził im strumień. Kto pierwszy po drugiej stronie, zawołała Basia i wskoczyła na jeden z wystających głazów. Hop, przeskoczyła na następny. Hop i na kolejny. Chlub wylądowała w samym środku lodowatej wody. hi! – zachichotał Janek. Mieliśmy już się nie moczyć. Basia się nie śmiała, szczękała zębami, przemoczona do suchej nitki. Tata otulił ją własną kurtką i wszyscy razem pobiegli do samochodu. Nie przebyli nawet połowy drogi, gdy nagle lunął deszcz. Basia biegła przez ulewę, rozchlapując wodę z kałuż. Marzyła o ciepłym, suchym domu i o czymś do zjedzenia, choćby nawet miało to być jajko. Wieczorem Basia rozgrzana, najedzona i zadowolona przytuliła się do miska z dziśka. To był najbardziej mokry lany poniedziałek, jaki pamiętam. Uśmiechnęła się do niej mama. No, potwierdziła Basia, było super.